Najczęściej stosowanymi gaśnicami do gaszenia pożarów są gaśnice proszkowe. Służą one do gaszenia pożarów grupy A – ciał stałych, B – cieczy i C – gazów palnych. Przedstawimy za chwilę gaszenie przy pomocy gaśnicy proszkowej na podstawie wanny z substancją ropopochodną. W gaśnicy proszkowej należy podejść do gaśnicy, wyjąć zawleczkę, wyciągnąć prądowniczkę, podejść do źródła ognia, nacisnąć winię i skierować prądownicę w źródło ognia. W celu sprawnego gaszenia źródła ognia starajmy się podchodzić zgodnie z kierunkiem wiatru. Drugim rodzajem gaśnicy służącym do gaszenia grup pożarów ciał stałych i substancji ropopochodnych jest gaśnica śniegowa. Uruchamianie gaśnicy jest podobne do uruchamiania gaśnicy proszkowej. Podchodzimy do gaśnicy, naciskamy dźwigienkę, trzymamy za dyszę. Należy zwrócić uwagę, aby trzymać za rękojeść tutaj drewnianą, z tego względu, że środkiem gaśniczym w tej gaśnicy jest dwutlenek węgla, który na wylocie osiąga temperaturę minus 76 stopni Celsjusza. Przedstawimy teraz ujęcie pożaru typowych mebli biurowych. Jak widzimy, podczas intensywnego spalania wydziela się bardzo duża ilość gazów pożarowych w postaci dymu. Do gaszenia pożarów tłuszczy jadalnych na rozgrzanej patelni służy gaśnica typu F. Pożarów tłuszczu nie należy gasić wodą, gdyż dochodzi do wyrzutu samego palącego się oleju.